Scenograf. Pracuje dla teatru, filmu i telewizji. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Następnie studiował na Wydziale Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od kilku lat prowadzi autorską pracownię scenografii wspólnie z Katarzyną Sobańską na Wydziale Malarstwa w ASP Katowicach oraz jest kierownikiem Katedry Scenografii, Filmu i Telewizji na Wydziale ASP w Warszawie. To, co jest najtrudniejsze tej pracy, to wydaje mi się to, co determinuje w ogóle życie. Dlatego, że scenograf to jest troszkę taki dromader, trochę komiwojażer, trochę musimy dopasowywać się do świata. Z każdym reżyserem pracuje się inaczej. Jego działalność jest szeroka, bo jest scenografem, który w swoim dorobku może się pochwalić zarówno współpracą z licznymi teatrami, jak również twórcami wielu znaczących produkcji filmowych i telewizyjnych. Kiedy poszukiwał tego, co po studiach, kiedy studiował w Krakowie, kiedy spotkał takich mistrzów jak Skarżyński, jak Paweł Dobrzycki, który go pociągnął, a ze mną poszedł w stronę filmu. Jest autorem scenografii do licznych spektakli teatralnych, operowych i musicalowych. Jednocześnie ma na swoim koncie kilka znaczących nagród za scenografię filmową i teatralną. Nie działa sam, bo towarzyszy mu Katarzyna Sobańska. Nasz tandem jest oczywiście plusem minusem. Jest wielką siłą i momentami pewnym trudem, jak to bywa, bo po pierwsze dwoje artystów, po drugie mężczyzna, kobieta, po trzecie dwa dosyć silne charaktery. Razem odbierają też nagrody. Są laureatami m.in. Złotej Maski za dekorację do musicalu Olivier Magdaleny Piekosz, Orła Polskiej Akademii Filmowej za scenografię do filmu Młyn i Krzyż i dwukrotnie Złotego Lwa za wspomnianą produkcję Lecha Majewskiego oraz głośny film Agnieszki Holland W ciemności. Marcel ma oprócz wrażliwości, talentu, tych artystycznych cech, ma taki jednak zmysł organizacyjno-przywódczy, a to jest potrzebne, dlatego że my pracujemy jednak z bardzo dużymi grupami ludzi. Od lipca 2019 roku jest członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.